Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, która będzie się pojawiać w środę o 19, jaką jest Sami Max, sezon pierwszy. I tak, zapewne zastanawiacie się, co to za gra w ogóle, że generalnie pewnie nie spodziewaliście się, że ja wyjadę z czymś takim, ale stwierdziłem, że ta gra jest po prostu wyjebana w kosmos. Jest świetnie zdubbingowana po prostu, co będę punktował pewnie w każdym odcinku. Po prostu to stanie się muzyką z Heroesa 4 albo z Mirror's Edge'a Catalysta, bo teraz to jest tam na czasie, teraz to nagrywam. I też się w tych seriach właśnie jaram tymi rzeczami. Czyli krótko mówiąc, oprawa audiowizualna. Chociaż grafika może nie porażać, ale moim zdaniem jest ok. Ale dobra, przejdźmy do stania, co to za gra. A więc to jest gra z przygód Sama i Maxa. Kolejna gra z tymi postaciami w roli głównych. I co to jest za gra? Myślę, że najłatwiej będzie, jeżeli przejdę do... wcisnę, odpalę nową grę. Czy chcę rozpocząć nową grę? Jak najbardziej. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem dźwięk, bo tak trochę... Najwyżej nagram pierwszy... O Boże, i ta muzyka wstępna. Uwielbiam jazz. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak ja uwielbiam jazz. Ta perkusja. Dobra, zamknę już mordę. Przestań się tak wiercić, moherku. Kiedy wreszcie dostaniemy jakąś sprawę, Sam? Miejscowi złoczyńcy z pewnością tęsknią za naszą osobliwą interpretacją wymiaru sprawiedliwości. Cierpliwość to ostra żyletka do zgryzienia, przyjacielu. Dobra, tylko się nie drżyj. Odbiorę! Odbiorę! Halo? Połóżcie ser szwajcarski przy wejściu do nory, albo już nigdy nie ujrzycie telefonu żywego. Święty dyg... wtrącony do karcelu. Jakiś zuchwały zbrodniarz buchnął nam telefon. Przedziwne. Właśnie wróciłem z zakupów serowych. Skąd wiedzieli? Tylko żeby to był szwajcarski, jasne? I streszczajcie się. Zazwyczaj nie ulegam wyłudzaczom, lecz muszę przyznać, że prawie urzekł mnie temperament tego małego abnegata. Gdzie położyłeś ser, Max? Rety, to było godziny temu. Wiesz przecież, że mam pamięć jak ususzonego pstrąga. Niestety wiem. Cóż, musi być gdzieś w tym pokoju. Dobra, i część grywalna zaczyna się tutaj. Niestety frame rate też tutaj lubi ale w sumie jest to nawet niewidoczne. 50 fpsów, myślę, że będzie całkiem do zniesienia. I jak zapewne widzicie... Przepraszam. Jest to przygodówka typu point and click i to jest kolejna historyczna seria, ponieważ jest to pierwsza przygodówka point and click, jaka pojawia się na tym kanale. I... jak już wspominałem, dubbing jest naprawdę świetnie zrobiony. Ta gra powstała w czasach, kiedy Polacy jeszcze starali się w dubbingu. A teraz, jak mamy polski dubbing, to jest on taki zrobiony... No jest przeciętny i przeważnie zauważyłem taki trend, że biorą słynnych youtuberów do gamingowych do dubbingu, takich jak na przykład Royo. To już tam nawet niektóre gry mają etykietkę, że Royo dubbingował tą grę. Co, nie jestem zwolennikiem tego pomysłu, bo o ile nie mam nic do Roya, ale ja wolałbym profesjonalnego aktora dubbingowego w stylu Jarosława Boberka, którego zresztą mamy w tej grze. Właśnie, najważniejsza sprawa, główni bohaterowie. Moim zdaniem Wojciech Mann w roli Sama oraz Jarosław Boberek w roli Maxa to są najjaśniejsze punkty tej gry. I szkoda, że, drugi sezon, bo jest już Sami Max sezon drugi, który jest kontynuacją jakby tej serii,
To już niestety polskiego dubbingu tam nie ma, są tylko napisy. A szkoda. Naprawdę. Dobra, co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Gra powstała w roku, nie pamiętam którym. I została wydana albo zrobiona przez Telltale Games. Bo ja oczywiście, jak zapewne wiecie, zawsze mylę te dwa pojęcia. Jestem zbyt leniwy, żeby zajrzeć do Wikipedii przed nagrywaniem. Dobra, no to rozejrzyjmy się po biurze. Oj, i taka ciekawostka, że jeżeli Max stanie nam na drodze, to sam go tak podrzuci w górę. Możemy klikać. Któregoś dnia w końcu dokończymy partyjkę. Ciągle pracuje nad tym, żeby odzyskać resztę strzałek z depozytu na komisariacie. No tak. Jak klikniemy, nasi bohaterowie to jakoś skomentują. Możemy wziąć rękawicę bokserską, która się nam przyda później. Generalnie przywyknijcie do tego, że ta gra, że ta seria będzie bardziej taką moją solucją tej gry, ponieważ przygodówki typu point and click mają taką wadę niestety, że jak już raz je przejdziemy, to przechodzenie ich drugi raz nie ma większego sensu, ponieważ już pamiętamy wszystkie rozwiązania. Chyba, że mamy pamięć jak ususzonego pstroga. Hi, hi, hi. Dobra, klikniemy dystrybutor wody. Panie, jak pogoda? Dopisuje? Gdzie jest reszta naszej kolekcji stryczków? Niespodzianka! Generalnie ten. Warto klikać w różne przedmioty, chociaż. Ponieważ nasi bohaterowie skomentują. O, tutaj na przykład mamy. Z jakiejś innej gry. Pamiętasz naszą wyprawę na Księżyc, Max? Jak przez sitko od fety sam. Nieustannie zbijasz mnie z tropu, koleżko. Tak. No i też nasz rajd motocyklowy przeszło. To jest dobry tekst. Jaj. I władze siedmiu stanów. To były spokojne czasy. Ta, nie wnikajmy. Automatyczna sekretarka, kliknijmy. Generalnie warto klikać chociażby po to, żeby posłuchać głosu Wojciecha Mana, bo uważam, że on ma świetny głos i szczerze mówiąc brakuje mi trochę programu, jakim było za chwilę ciąg dalszy programu, ale stare odcinki są na YouTubie, można je pooglądać. Odłóż ją sam, odłóż ją! Dobra, Max ma jakiś z tym problem. Gotowe. Telewizor, dobra, nie będę klikał wszystkiego, szkoda czasu, ale to jeszcze jest fajne. Bez komentarza. Spójrzcie, tu ślady po zębach, jakiś ten, no. Dobra, szczurza nora. Halo, pani Draniu. Połóżcie ser przy wejściu. Dobra, spoko ser, ale kula do kręgli również jak się nam przyda noca? Później. Moja kula do kręgli, rzecz jasna. Dobra, tu dłoń Jessego Jamesa. Kazać wycenić dłoń Jessego Jamesa. Założę się, że ma szczególną wartość z powodu autografu. Tak, niestety w tej grze... jak był robiony polski dubbing, to niektóre elementy popkultury amerykańskiej zostały zastąpione naszą popkulturą. Są momenty, kiedy jest to tak wdrożone, ale ten niestety... No, nie wszystko się dało, więc niestety niektóre żarty mogą być niezrozumiałe, ale mimo wszystko ta gra jest bardzo świetna, bardzo zabawna. Aha. O, tutaj jest! No, mamy serek, czyli pierwsza zagadka rozwiązana. Niestety to nie jest ser szwajcarski. Co z tego? To, że szczur bardzo wyraźnie i dobitnie zażyczył sobie sera szwajcarskiego. Jednak nie. I teraz pierwsza zagadka. Z czego znany jest ser szwajcarski? Z tego, że ma dziury. A właśnie, mamy spluwę, możemy sobie strzelać w różne rzeczy. Ja niechcący schowałem. Jak spróbuję strzelić w Maxa. Czasem mnie korci, ale już polubiłem tego malucha. No i to jest pierwsza zagadka. Trzeba podziurawić ten ser. Niczy na biale. Sam nie! Ser był niewinny! Nie ma niewinnych serów. Generalnie ja trochę muzykę ściszyłem, ale jakby była za głośno, tam piszcie w komentarzu oczywiście. Chociaż ja sam zobaczę. Voilà, szwajcarski. Nawet jeśli coś nie wyjdzie, to ja z przyjemnością powtórzę debiutański odcinek. No i mamy serek, to teraz pozostaje go oddać i myślę, że dostaniemy nasz telefon z powrotem. Witajcie, szczodrobliwe bractwo szkodników. Pragnę podziękować wam za ofiarę. Sam i Max pragną odzyskać swój telefon. Jeśli łaska. Z przykrością muszę powiadomić, że sytuacja uległa zmianie i wasza prośba
nie może zostać spełniona. Lista dodatkowych żądań za zwrot telefonu brzmi następująco. Dobra, żarty się skończyły. Porozmawiajmy spokojnie. Rozprójmy cwanego śmierdziela i poszukajmy telefonu w środku. Z glinami nie gadam. Tylko szczury uciekają z tonącego okrętu. Z glinami nie gadam. Tak. I mamy pierwszy dialog, który jest taką zagadką. Na razie weźmy, przelećmy wszystkie kwestie sama. Spełniliśmy twoje żądania, dostałeś ser. Każdy szanujący się gryzoń dotrzymałby umowy i oddałby nam telefon. My, gryzoniowie, raczej nie suniemy z honoru. Czaisz? Obiecuję, że prawie ci darujemy, jak tylko wyskoczysz z telefonu. No, wyskakuj z telefonu. O! Fajne teksty. Pierdu, zapomnij z Murphy. Generalnie nie mam pojęcia, jaka jest kategoria wiekowa tej gry, ale jestem stuprocentowo przekonany, że dzieci nie powinni w nią grać, bo... Słuchaj, chcę ci pomóc, ale mój partner jest nieco stuknięty. Mogę nie powstrzymać go przed wyrządzeniem ci jakiejś makabrycznie kolorowej krzywdy. Niech ja go dorwę sam! Luzik, ja se umie radzić. Humor jest specyficzny. Pozwól mi sobie pomóc, Jurek. Co to ma znaczyć do diaska? Nie mam pojęcia, ale w telewizji to brzmi całkiem dobrze. Dobrze. Słuchaj, chcę ci pomóc, ale mój par urządzenie... Niech... A, to już było. I teraz tak, przełączy się na Maxa i zobaczmy. Max oczywiście ma teksty, które... Generalnie postać Maxa jest... przeważnie... I cechą charakterystyczną jest to, że on jest... No, takim dosyć brutalem i świrem. No zresztą zobaczcie. Zaraz ci ukręcę ten śmieciożerny łepek. Myślisz, że się ciebie boję? Nie wiesz, gdzie trzymał ręce. Albo kiedy je ostatnio myłem. No i co, przecież jestem szczurem. Psia krew, łeb mi już pęka. O, i to... Partnera. I w tym momencie powinniśmy teraz przełączyć się na Sama. I tu kliknąć, ale zanim to zrobię, chciałbym pokazać wam resztę tekstów. Oddawaj telefon, albo każę ci polizać moje oblepione zarazkami łapy. Pierdu, lizałem gorsze rzeczy. Na przykład? Lepiej nie pytaj. Mogę już iść? Ta. Nie wnikajmy, co on lizał. Oj, chyba zaraz ci wepchnę żarówkę do gardła, kradzieju. Nie krępuj się, już mi w brzuchu burczy, amatorzy. To może cię zamknę w naszej szafie na dokumenty. O, to jest dobry tekst. W trzech osobnych szufladach. Nudy na pudy. Psia krew, łeb mi już pęka przez twojego partnera. Kurde, nie boli. Nie boi się. Może chcesz, żebyśmy ci puścili jakąś muzyczkę? Co powiesz na kocią? Jurek dwa zęby, nie boi się kotów. Ani ich muzyki. Mogę już iść? Dobra. Do ostatni tekst. I poszukam sumienia. Mogę? Pierdu, cały się trzęsę. Pierdu, cały się trzęsę. Aż mi się przypominają czasy na... chyba na drugim roku, jak do mnie pan doktor mówi: no przepraszam, proszę pana, ale pan nic nie umie, ja muszę pana oblać. No ja pierdu. Dobra, nie, słabe. Zostawmy ten temat. Może chciałbyś aspirynę? I skoro już o tym mowa, czy jakoś jeszcze mógłbym się umilić pobyt tutaj? Jesteś spragniony? Może światło zbyt jaskrawe? Wielce klawo z twojej strony. Skoro już pytasz, to wolałbym raczej być ciutkę niżej. Jakoś tak trochę boję się wysokości, czaisz? Poważnie? No i scenka w stylu dobry i zły glina zadziałało. Jako, że sam jest dobrym gliną, to trzeba teraz... Nie lubimy wysokości, to oznaczyć. Tak? A może chciałbyś podyndać kulaskami za oknem, śmierdziuchu? Ha, nie zrobiłbyś tego. Chwila! Ostrzegam cię, słynę ze swych niezdarnych, puszystych paluszków. To prawda, żałuj, że nie widziałeś, jak wiąże swój fular. Dobrze, już dobrze, miałeś litość. Miałem już litość. Była paskudnie brejowata, jak rzeczy, które spadają na chodnik z dużej wysokości. Poddaję się! Bierzcie ten telefon i puśćcie mnie! A, na miłość. Chciałbym to odzobaczyć. Halo? Tak? Na gigantyczne kleksy parującej magmy szturmujące sierociniec. Natychmiast ruszamy. Gdzie ten szczur? Puściłem go. Kto dzwonił? To pan komendant. Liczne doniesienia o czynach przestępczych w okolicy. Ale klawo! To moje drugie ulubione czyny. Musimy natychmiast pędzić do tego sklepu na rogu, Matołku. No i mamy pierwszą sprawę. Czyli... Idziemy na dwór.
No niestety wadą tej gry jest to, że przejście między lokacjami trochę się... trochę się ciągnie. I tu mamy kolejną postać, z którą możemy pogadać, ale zajmiemy się tym później. A na razie... O, generalnie na razie... Pobadajmy otoczenie. Się w tym śmietniku, żeby uciec przed oszalałą gorlicą. Wciąż nie wiem, jak się wydostała z biura. Jestem pewien, że zamknąłem drzwi. Tja. Generalnie jeszcze teraz trochę o Samie. Sam jest trochę bardziej stonowany niż Max. On jest raczej takim stoikiem trochę. W przeciwieństwie do... Gdzie Max jest takim... No... Nie wiem, czy histerykiem, ale... No... Jest specyficzny, to Sam jeszcze... Cechą Sama jest jeszcze to, że on często wypowiada właśnie takie sentencje, jak na przykład na ten... na rozgrzane magą i tak dalej, coś tam, no. Generalnie będzie w tej grze tego więcej. Max, pamiętasz nasz stary samochód? Przecież już przeprosiłem! No cóż... Dobra. Zobaczmy, co piszą w gazetach. Piszą, że wyhodowano konia ze 8 nogami. Biega 2 razy szybciej? Nie, ale je 2 razy więcej. No cóż. Druga? Piszą, że złe wieści gorsze wie. Sami siebie, żeby zwiększyć swój elektorat. Szarańczy się udaje. Zobaczmy. Bosko u Bosko, czyli to chodzi o ten sklep. Broń, łakocie, piwo, mięso, gumy balonowe. W tym miesiącu najwyraźniej mamy fasolkę po brytyjsku. Jakim cudem wciąż jest świeża? Nie jest. I tu mam jeszcze hydrant. Przypomina się dzieciństwo. Tja. A wiecie, co robią psy z hydrantami? No cóż. Wchodzimy do sklepu, zobaczmy, zorientujmy się, co się tutaj dzieje. Nie lękajcie się, prości obywatele. Policja ochotnicza wnet... Policja ochotnicza. Tak krwawo, jak tylko się da. Pan wzywał? Tylko was dwóch? A gdzie antyterroryści? Gdzie Gwardia Narodowa? Gdzie nas? Gdzie jest ten nadrzęd? Spokojnie, Bosko. Co się dzieje? Co się dzieje? Mam tu terrorystę. Smarkatego terrorystę. Wszystkich nas wyprawi na tamten świat. Ja. Dobra. Jakiego smarkatego terrorystę? Ten żółkowaty agitator. Oślepłeś? Tam przecież stoi. Ja cię kręcę, ale brzydki dzie... Ej, ja go znam! Zgadza się. To jeden z tych uroczych nicponiów, którzy w latach 70. mieli program o śpiewających tłukach. Oranżaki! Czy to nie ten, który miał problemy z pęcherzem? Tak, śmigacz! To była dziecięca gwiazda? Zamknijcie go i wyrzućcie więzienie. Jestem pewien, że chyba pokręciłeś coś. Dobra, zachowaj spokój. Ktoś tu chyba musi łyknąć garść środków uspokajających dla słoni. Tobie też by się kilka przydało. Jak mam się uspokoić, skoro w moim sklepie jest smarkaty terrorysta? No dobrze, spoko, ale co on takiego robi? Na czym dokładnie polega przestępny czyn śmigacza? Dostarcza mi kasety, których wcale nie zamawiałem. Okowita bronka kultury. Cóż to ma być? Mówię wam, to na pewno coś nikczemnego. Kasety. I spójrzcie tylko na tę okładkę. Jest wywrotowa i ohydna. Nie znam żadnego białego z takim afro. Ha, słyszałem! Ta. Gra bywa rasistowska, ale mnie to akurat nie przeszkadza. Mam nadzieję, że YouTube też na to przymknie oko. Chociaż o... Nie jestem chyba... Nie mam takich zasięgów, żeby to nawet zauważył. Nie wiem, dlaczego świrnicy przeżytek lat 70. zostawia kasety w twoim sklepie? Zastanówcie się. Żaden samotny osobnik nie będzie dostarczał kaset z własnej woli. To nie ma sensu. Wyczuwam. Spisek. Tak, myślę, że wyniuchałeś aromat serdelinek. Nie, to stanowczo jest spisek. Tak, Bosko jest takim histerykiem i zwolennikiem spiskowych teorii. Brakuje w tej grze tylko... Serio, w tej grze zabrakło tylko tego, żeby on gadał, że Ziemia jest płaska, albo że Ziemia nie krąży wokół Słońca. Chyba tylko tych dwóch zabrakło. No cóż, spisek do ręczycie... Złowrogie siły sprzysięgłyby się, aby obarczać cię niepożądanymi kasetami wideo. Wszyscy chcą mnie dopaść. Rząd, media, mafia, kosmici, myślące komputery, moja matka, Anan Kofan, Szwajcarzy, wszygłowowe kłaczki, lakier do włosów, ten... Hola, hola! Lakier do włosów nie ma z tym nic wspólnego! Jasne, chcielibyście w to wierzyć. Sami zresztą słyszycie, z czego znany jest nasz Bosko.
Czy doświadczyłeś tej kasety z Okowitą na własne oczy? Tylko głupek oglądałby niezidentyfikowaną kasetę. Wy obejrzyjcie. Jakieś inne akty terroru do zgłoszenia? Owszem, wciąż korzysta z mojej toalety. Kto wie, co on tam robi? Ja chyba wiem. Czyli podrzucacz niepożądanych kaset i seryjny wysikiwacz. Nawet Gwardia Narodowa nas już nie uratuje. No to naprawdę ten... Czyli wszystko, co robi nasz delikwent, to dostarczanie kaset? Oraz nadużywanie przywilejów toaletowych. I tyle? Może chociaż ukradł któryś z twoich horrendalnie drogich towarów, albo usiłował wypluć ci wnętrzności łyżkowidelcem? W życiu mam tutaj BASO, najbardziej zaawansowany technologicznie system bezpieczeństwa, jaki kiedykolwiek stworzył ludzki umysł. Co do takiego? BASO? Czy to nie jeden z tych skrótowców, o których tyle się słyszy? Otóż to! Boski automatyczny system obronny. Sam go stworzyłem. Ale czad! Zawsze chciałem mieć automatyczną obronę. Jak to działa? Wyciągnijcie tylko broń. Sami zobaczycie. Albo spróbujcie wyjść z towarem. No dalej. Śmiało. No zaraz. Tak zrobimy. Zaraz to sprawdzimy. Może to zabrzmi okrutnie, ale czemu twój przewspaniały no właśnie, system nie czemu? Powstrzymał chłopca z za małym pęcherzem? Zaprojektowano go po to, żeby ludzie nie mogli stąd nic wynosić, a nie żeby nie mogli tu nic przynieść. No tak, rzadki przypadek odwrotnego złodziejstwa. Dobrodziejstwo? No tak, pewnie masz rację. Dobra, wszystko jasne. Dobra, coś jeszcze? Na razie wszystko. Później, Bosko. Pora stanąć oko w oko z tym niepokaźnym złoczyńcą. Powstrzymajcie tego szaleńca, nim nas wszystkich pozabija! Dobra. A, właśnie. Dobra, to wracaj do swoich zakupów. Czy co tam robiłeś? Czasem lepiej nie pytać. Generalnie, jeżeli utkniemy w martwym punkcie, to Max jest naszą taką mini solucją. O, na przykład ten. Co zrobimy ze śmigaczem? Bo to trzeba rozwiązać. Co robimy ze śmigaczem i jego odwrotnym złodziejstwem? Czysta przemoc to jedna z moich ulubionych metod. Tak, on nam daje takie wskazówki, dobra, tylko one nie są takie bezpośrednie i czasami... Czasem lepiej nie pytać. No i czasami ten trudno wykminić. Dobra, ale zobaczmy, jak działa Baso. Spróbujmy go zastrzelić, tylko niech się zatrzyma. O, wyciągamy broń. Ała. O to mi właśnie chodzi. Sprzątnijcie koło regału numer 3. Porządek sam? Generalnie tak trochę dziwne, że to jest strefa... Czaszka, poza tym nie narzekam. Trochę... Bosko, to strefa bez broni. O. Że co? Bez broni? Boże, widzisz i nie grzmisz? Nie rozśmieszaj mnie, przyjacielu. Podstawa czaszki mi się trzęsie. Tak. Generalnie to jest trochę przewrotne, bo przecież tam było wyraźnie napisane, że broń jest jednym z towarów, które można tu kupić. Ale już mniejsza o to. Pogadajmy ze śmigaczem. Witam, panie śmigacz. Po co te formalności? Przyjaciele wołają na mnie śmigacz. Wrogowie zresztą też i jeszcze tacy jak wy, których na oczy nie widziałem. Wszyscy wołają na mnie śmigacz. Co ty tu właściwie robisz? Doręczam kasety. Bierzcie śmiało, są za darmo. Dobra, łamiesz prawo. Wiesz, że właśnie łamiesz prawo? No co wy, panowie, prawo nie zabrania rozdawać rzeczy za darmo. Bezprawne dostawy podlegają karze zgodnie z artykułem 9, paragraf 7, ustęp 11 Kodeksu Postępowania Zawodowego Osób Prywatnie Publicznych. Zmyśliłeś to. Owszem, ale możemy go spisać za śmiecenie, wtargnięcie i zakłócenie spokoju. Muszę doręczać kasety. Rety, co za monotoid? Możemy go już aresztować? Sekundkę, przyjacielu. Tak, jak zapewne słyszeliście, na każdego człowieka znajdzie się paragraf. Dobra, aresztujemy go. Dłonie na karku. Jesteś aresztowany. Dajcie spokój, to wolny kraj. Hola, 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 kto ci to powiedział? To bardzo ważne urojenie. Generalnie akcja tej gry toczy się w Stanach Zjednoczonych, więc stąd pewnie taka popkultura i generalnie rzeczy... O, na przykład ten automat do kawy, czysto amerykańska rzecz. W każdym barze jest coś takiego. Mówię bardzo poważnie. Jesteś aresztowany. Przestańcie, już musicie robić z igły widły. Wcale nie musimy. Chcemy. Dokładnie. W sprawie tych... Dobra, dowiedzmy się o tych kaset. Okowita branka kultury to reżim treningu ocznego dla aktywnych ludzi.
Kim jest Bronek? W ogóle jest ten cały Bronek Kultura. I jakie sterydy pakuje we włosy? Bronek Kultura to geniusz, a jego program Okowita to same profity dla ludzkości. Profity! Czemu ludzie tak rzadko używają tego słowa? A czy wiecie, że był gwiazdą Klubu Kultury w 1970? Niebywałe. Prawdziwy zalew dziecięcych gwiazd. Dobra. Co możesz mi powiedzieć na temat Okowity? Dowiedzmy się na temat. To rewolucyjny program ćwiczeń wizjometrycznych, który promuje sprawność oczną. Możesz nauczyć się przesuwać obiekty wzrokiem, a nawet patrzeć przez ściany i ubranie. A jeśli ktoś nie jest ubrany? Musicie obejrzeć tę kasetę. Ona zmieniła moje życie. Właśnie. Czy takich rzeczy nie powinny reklamować jakieś gwiazdy? A ja to pies? No tak, wybacz. Co ty masz do psów, przepraszam? Czy Bosko naprawdę zamówił tak wiele kaset? Skąd mam wiedzieć? A wspominałem, że są za darmo? Czyli dostarcza się je niezależnie od tego, czy ktoś je zamawiał? Trzeba rozesłać wici. Okowita to droga ku oświeceniu i sprawności ocznej. Dobra, kim jest Bronek Kultura, już wiemy. No to fajnie. Że co niby? Dobra, jeszcze... Starzony mojego kuzyna uwielbiał wasz program. No ba, dentyści zawsze nas uwielbiają. Tu jest fajny tekst. Ciekawe czemu. Hej, dzieciaki, żłobcie oranżadę jak oranżaki, a wybulicie na leczenie zębów tyle, że o uniwerku możecie zapomnieć. Max, twój bezgraniczny cynizm jest niczym powiew świeżego powietrza w zatłoczonym metrze. Autograf? Zdałbyś autograf mojemu kumplowi, Maxowi. Możesz napisać dla Maxa. Dzięki za uratowanie życia wtedy w San Remo. Jeju, naprawdę nie mam czasu. Jeszcze tyle kaset do dostarczenia. Nie masz czasu? Nie dają ci przerw klozetowych? Niby tak, ale już tam nie rozdaję autografów. Kiedyś zdarzył się wypadek. Dobrze. Jest w tobie coś z postaci, którą grałeś w programie? Właśnie! Serio musisz pędzić do klozetu co 5 minut? Czasem co 3 minuty. Czuję się, jakbym miał super moc. Co? Czy ja się przypadkiem kiedyś nie widziałem w jakiejś reklamie telewizyjnej? Tak, co to było? Środek na przeczyszczenie, pieluchy dla dorosłych, zaburzenia erekcji? Wszystkie trzy! O, shit. Niezły jest. Byłaby szansa, żebyś zaśpiewał tę piosenkę z programu? Właśnie, tę piosenkę z czołówki. Jaki był tytuł? Niezwykłe tłuki. No ale nie mogę jej zaśpiewać, za bardzo się wstydzę. No dobra. No to fajnie. Że co nie? Dobra, na razie... Zakupy wzywają. Z okazji, weźcie sobie kasetę z Okowitą. Dobra, zamknij już mordę. Dobra, rozwiążmy jeszcze tylko tą zagadkę i na dzisiaj koniec będzie, myślę. Darmowe kasety? Chyba się nie obrazimy. Okowita, Bronka Kultury do ćwiczeń ocznych. Rewolucyjny trening wizjometryczny. A co w nim takiego rewolucyjnego? Przebijaj wzrokiem ściany i odzież, przewracaj oczami z prędkością światła, zrzuć 2 kilo tłuszczu z gałek. Ekstra, ciągle mi tych 2 kilo brakuje. Co ty na to, żebyśmy dzisiejszy wieczór filmowy zaczęli nieco wcześniej? Przyniosę cukrowe laseczki w karmelu. Ta, i Max jeszcze bardzo lubi cukier. Generalnie słodkie rzeczy i obżerać się. Dobra, nieważne, ale obejrzymy w następnym już odcinku, a na razie... Bosko, chcemy coś kupić. Dobry człowieku, postanowiliśmy nawiedzić ten wspaniały przybytek. Mówiąc nawiedzić, miał na myśli, że przyszliśmy z wizytą, a nie żeby się straszyć. Straszyć się pewnie i tak będziemy, ale nie to miał na myśli. Wiem, co miał na myśli. Nie jestem jakiś nawiedzony. No więc co chcecie kupić? Tak, i w każdym rozdziale, bo generalnie ta gra, sezon pierwszy, ma 6 epizodów. Niestety w tej grze nie uda mi się zrealizować idei, żeby jeden odcinek, jeden rozdział, bo te rozdziały, te epizody potrafią być naprawdę długie, więc po prostu tak w okolicach pół godziny zakończymy odcinek, a już się zbliża ten czas, więc się streszczajmy. Masz może łasicę na patyku? I to jest w każdym epizodzie. Czy masz może miecze dwuręczne? Nie. Czy masz może warzywa w kształcie sławnych przyrodników? Nie. Czy masz może landrynkowe skręty? Nie. To się spełnia, się skończy. Czy masz może dysydentów na wygnaniu? Nie. Czy masz może jakąś broń masowej zagłady? A kto pyta? Mamy. Mamy to. Czy masz może... pomysły mi się skończyły.
Możesz przecież zacząć od początku. Dobra myśl. No i w tym momencie się zapętla. A co masz? Dobra, co masz? Trwa wielka wyprzedaż sera. O tak, ser, bierzemy! No i być może pod ladą znalazłoby się jeszcze coś interesującego. Dobra, to zacznijmy od tego, co jest pod ladą. Przy nieznacznie zawoalowaną zachętę pytam o przedmiot skrywany pod ladą. A to taki drobiazg, który nazywałem wyrzutnią granatów łzawiących. Wyrzutnia granatów łzawiących! O rany! Muszę to mieć! Najnowsze osiągnięcie wytwórni Bosco. Ręczę, że w okamgnieniu opróżni pomieszczenie z bojowo nastawionych studentów AWF-u. Czuję, że jest. O, to grubowski. Musimy to mieć. Dobra, poproszę to. Wyrzutnie granatów łzawiących. Należy się 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolców! Musielibyśmy wlepić jakiś milion mandatów! Albo jeden porządny. W sensie... Zmotoryzowane przestępstwo urzędnicze. Tam, gdzie korporacyjni złoczyńcy radują się ze swych nieuczciwych zarobków. Gdy już będziemy mieć to z głowy, możemy upolować jakiegoś drętwego szambonurka i uderzyć go tam, gdzie boli najbardziej. Po kieszeni. Myślałem, że powiesz coś innego, ale to też było dobre. Dobra. Przykro mi, nie mogę odebrać. Weźmiemy ten biedny ser, który tak leży, żeby każdy mógł go pomacać. No przecież stąd nie odczytam kodu. Połóżcie go na ladzie, to wtedy będę mógł wbić cenę do kasy. Czy my tu wszystko musimy robić sami? Tak. Dziękujemy, na razie nic. Dobra. Dobra. Na razie, Bosko. To weź... Dobra. Dobra. Już wystarczy. Cóż, jest w promocji. A my już wyjadamy... Dobra, muszę się sprężać, bo zaraz zapewne zaczną mi ludzie przeszkadzać, więc... Dobra, stary, bierzemy ten ser. W porządku. Standardowa procedura serowo-weryfikacyjna. Poproszę o co najmniej 6 dowodów tożsamości, ważną licencję federalną na ser żółty, wypełnioną kartę dawcy organów, pisemne oświadczenie uwierzytelnione notarialnie oraz wszystkie świadectwa po ukończeniu gimnazjum. No tak, naprawdę Bosko. W porządku, sam. Będę dzielny. Musimy podołać kłopotom bez serowa. Chyba się zaraz rozpłaczę. Dobra, już mniejsza o to, rozwiążmy tą zagadkę. Oto rozwiązanie. Musimy kliknąć tutaj. Toalety publiczne. Pogańskie świątynie ku czci wszystkiego, co niehigieniczne. Nie wejdę tam... Poziom terroru w łazience też mnie rozwala. Pyk. O, i patrzcie, jeszcze jest symbol Maxa na tym. No, jak on tylko to usłyszy... Wygląda na to, że ta ma pęka. O! Mam nadzieję, że bawi się równie dobrze jak ja. Wyświetla się maksymalny terror, ale musimy się teraz sprężać. Ser wkładamy tutaj. Podaruj ukochanej osobie kawałek żółtego sera. No i teraz niech tylko... O, już nie mogę się doczekać jego miny, gdy go dostanie. No, a teraz niech tylko... Niech tylko ten wróci. Poleci po kasety. I syru. Problem rozwiązany. Jesteśmy ocaleni! To jest śmieszniejsze, gdy spotyka kogoś innego. Z tobą też było śmieszne. A oto i siusi majtek. Klasyka, czysta klasyka. Chwila, moment. Mój złowieszczy plan jest zagrożony. Dobrze, że mam jeszcze tych dwóch chłystków. Wciąż nie to. Hej, on chyba tu tak nie zostanie. Miałem go tylko powstrzymać. Nic nie było, że mam jeszcze z nią robić. Dobra, ale to było na dzisiaj na tyle. Ja zrobię save'a, myślę, że tutaj. I to nie było na dzisiaj na tyle. Mówił Marshall, życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.